Dziesięciu ludzi, którzy chcieli zabić Hitlera. Hitler miał wielu przeciwników również w swoich szeregach. Dziś opowiem wam o ludziach, którzy podjęli próbę eliminacji niemieckiego dowódcy. Wszystkich zainteresowanych zapraszam na kanał Światowa Historia, gdzie poruszam więcej tematów historycznych, w tym temat Canerisa, jednej z najpopularniejszych osób, które próbowały zabić Adolfa Hitlera. Noel Mason MacFarlane oficer, administrator i polityk brytyjski, który służył jako gubernator Gibraltaru podczas II wojny światowej. Był również brytyjskim attaché w Berlinie przed wojną. Mieszkał w pobliżu trybuny, na której stawał Hitler. MacFarlane proponował zabicie Hitlera strzałem z karabinu z tłumikiem przez okno. Odgłosy parady i maszerujących zagłuszyłyby wystrzał. Pułkownik był nawet gotów sam oddać strzał. Przełożeni pułkownika odrzucili jednak plan jako niegodny. Premier Neville Chamberlain pragnął za wszelką cenę utrzymać pokój w Europie. W 1939 roku brytyjskie władze twierdziły, że państwa demokratyczne sprzeciwiają się mordowaniu, a wzięcie za cel przywódcą tego państwa uważały za absolutnie nie do przyjęcia. Otto Strasser, niemiecki polityk, członek lewego skrzydła NSDAP, 4 lipca 1930 roku, na skutek konfliktu z Adolfem Hitlerem, odszedł z NSDAP wraz z grupką swoich 25 zwolenników. Po odejściu z NSDAP, założył własne ugrupowanie o nazwie Czarny Front. Kolejna próba zamachu była dziełem właśnie Czarnego Frontu Otto Strassera. Doszło do niej w Norymberdze, symbolicznej stolicy nazizmu, gdzie Hitler organizował wiece, na które przybywały setki tysięcy jego zwolenników. Strasser i jego wspólnicy zamierzali zdetonować bomby ukryte w dwóch walizkach, jedną w siedzibie NSDAP, a drugą w redakcji nazistowskiej gazety. Bomby miał podłożyć 20-letni student architektury Helmut Hirsch. Który został usunięty przez nazistów ze studiów i wyjechał do Pragi. 20 grudnia 1936 roku przekroczył granicę Niemiec, mówiąc pogranicznikom, że jedzie odwiedzić chorą matkę. Ponieważ jego rodzice mieszkali w Pradze, zaczęto go śledzić. W trakcie procesu okazało się, że został zdradzony przez podwójnego agenta działającego w praskim czarnym froncie. W maju 1937 roku Hirsch został skazany na śmierć i zgilotynowany. Maurice Bavut był szwajcarskim studentem teologii. Wiele osób traktowało Hitlera jako antychrysta. 22-letni Maurice kupił pistolet, ćwiczył strzelanie, a później zaczął śledzić Hitlera. Chłopakiem kierowały przede wszystkim motywy religijne. Uważał, że Hitler jest głównym zagrożeniem dla ludzkości, wręcz wcieleniem szatana. 21 października 1938 roku przyjechał do Berlina, gdzie obserwował dzielnicę rządową. 9 listopada miał zabić Hitlera podczas ceremonialnego marszu nazistów na hale wodzów w Monachium. W dniu parady stanął w pierwszym rzędzie oglądających. Uzbrojony w pistolet nie był w stanie ze względu na zbyt dużą odległość i tłum strzelić celnie do Dyktatora. W następnych dniach próbował połączyć zabicie Hitlera z doręczeniem mu przesyłki pocztowej. Zamiar ten również nie powiódł się. Skończyły mu się pieniądze, a wracając do Francji, został zatrzymany w pociągu zajazdu bez biletu. Został znaleziony przy nim pistolet i plan Monachium. Chłopak został aresztowany. Skazany na śmierć przez Sąd Ludowy w Berlinie w 1939 roku, został stracony dwa lata później przez ścięcie gilotyną. Franciszek Niepokulczycki pułkownik saperów Wojska Polskiego w czasie II wojny światowej dowódca Związku Odwetu. 5 października 1939 roku był organizatorem ostatecznie niezrealizowanego planu zamachu na Adolfa Hitlera podczas defilady zwycięstwa Wehrmachtu w Alejach Ujazdowskich. Na planowanej trasie przejazdu Hitlera podłożono około 500 kg ładunków wybuchowych. Wizyta dyktatora w Warszawie przebiegała ze zastosowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. Centrum miasta zostało oczyszczone, a polska ludność ewakuowana lub zamknięta w mieszkaniach. Do miejsca, gdzie miał znajdować się Hitler, dopuszczano jedynie niemiecki personel wojskowy. Hitler przez kilka godzin przyjmował w alejach Ujezdowskich defiladę zwycięstwa. Skutek splotu szeregu okoliczności zamach nie doszedł jednak do skutku. Henig von Treskow Generał major w niemieckim Wehrmachcie. W chwili wybuchu wojny był oficerem sztabowym 228 Dywizji Piechoty, z którą brał udział w ataku na Polskę. 13 marca 1943 roku Hitler odwiedził obóz wojskowy w Smoleńsku, co wykorzystał Treskow. Skonstruował on bombę zegarową w taki sposób, aby zdarzenie wyglądało na nieszczęśliwy wypadek. Treskow wymyślił, że bombę ukryje w skrzyneczce z Brandy, w samolocie Hitlera. Treskow. Był pewny, że Hitler zginie, jednak niecałe dwie godziny później samolot, którym leciał Hitler, wylądował. Spiskowcom w ostatniej chwili udało się odzyskać przesyłkę. Bomba nie zadziałała, bo nie uruchomił się do końca zapalnik. Okazało się, że przedział bagażowy nie był uszczelniony ani ogrzewany i detonator zawiódł w niskiej temperaturze. Georg Elser. Stolarz, działacz socjalistyczny, przeciwnik nazizmu, jeden z najbardziej znanych samotnych zamachowców na Adolfa Hitlera. Hitler co roku występował w tzw. piwnicy mieszczańskiej, gdzie przemawiał ku czci poległych towarzyszy z ruchu narodowo-socjalistycznego. Mimo aplauzu zebranych i wbrew swoim zwyczajom skrócił o 30 minut swoje wystąpienie i już o 21 opuścił lokal, gdyż spieszył się do Berlina. 20 minut później piwnica wyleciała w powietrze, zabijając przy tym 8 osób. Zamachowca Georga Elsera Ujęto przypadkowo na granicy niemiecko-szwajcarskiej w okolicy jeziora Bodyńskiego, gdy próbował opuścić Niemcy jeszcze zanim nastąpił wybuch. Został zatrzymany przez Straż Graniczną. Rewizja bagaży wykazała, że zawierały one dane dotyczące bomb i materiałów wybuchowych, detale metalowe oraz widokówkę piwnicy mieszczańskiej z zaznaczonymi na niej niektórymi elementami konstrukcji. Nieco dziwne wydaje się, że LSR zatrzymał tego rodzaju dowody przy sobie. To dzięki nim stał się głównym podejrzanym. O dokonanie zamachu w Monachium. Rudolf Christopher von Gersdorff. Generał Major Wehrmachtu, członek niemieckiego ruchu oporu, znany z ujawnienia masowych grobów polskich oficerów ofiar zbrodni katyńskiej. Postać von Gersdorfa jest związana ze planowanym zamachem na Hitlera, którego zamierzała dokonać grupa oficerów sprzeciwiających się polityce Führera. Gersdorf zgłosił się na ochotnika jako bezpośredni wykonawca zamachu. Oświadczył, że gotów jest poświęcić życie, by dokonać samobójczego ataku na Hitlera za pomocą dwóch bomb ukrytych w płaszczu. Zamach miał miejsce 13 marca 1943 roku w berlińskim Starym Arsenale podczas wystawy zdobycznego uzbrojenia. Jednak po uruchomieniu przez zamachowca zapalników czasowych, Hitler ze świtą niespodziewanie opuścił budynek arsenału. Von Gersdorf w ostatniej chwili rozbroił w łazience bomby. Klaus von Stauffenberg, oficer niemiecki, należał do grupy spiskowców, którzy zaplanowali i zrealizowali nieudany zamach na życie Hitlera 20 lipca 1944 roku w kwaterze Führera zwanej Wilczym Szańcem. Stauffenberg podłożył bombę w baraku, w którym odbywała się narada wyższych dowódców Wehrmachtu z udziałem Hitlera. Wybuch bomby jedynie lekko zranił Hitlera, a Stauffenberg, jak większość zamachowców, został tego samego dnia aresztowany, rozstrzelano go natychmiast po pojmaniu. Hans Oster Niemiecki generał, wiceszef Abwery i bliski współpracownik Wilhelma Kanarisa, o którym za chwilę opowiem. Jedna z czołowych postaci niemieckiego ruchu oporu w latach 1938-1943, członek tajnej organizacji antyhitlerowskiej Schwarze Kapel. Pierwszy poważny plan zamachu na Hitlera powstał w 1938 roku w związku z przygotowaniami do inwazji wojskowej na Czechosłowację. Spiskowcy obawiali się klęski w związku z brakiem wystarczającego przygotowania wojsk niemieckich oraz groźbą przystąpienia do wojny Francji i Wielkiej Brytanii. Oster wezwał generalicję do niezwłocznego działania która zadeklarowała podjęcie działań przeciwko Hitlerowi tylko w przypadku bezpośredniej groźby wojny. Niestety polityka prowadzona przez rząd brytyjski i francuski oraz podpisanie przez strony konfliktu układu monachijskiego uniemożliwiło eliminację Hitlera. Był to najbardziej zaawansowany spisek na Hitlera przed zamachem na niego w dniu 20 lipca 1944 roku. Wilhelm Canaris, admirał niemiecki, szef wywiadu i kontrwywiadu wojskowego Abwery, od 1935 roku do 1944 roku wysoki dygnitarz III Rzeszy, a zarazem przeciwnik polityki Adolfa Hitlera. Już dziś cały odcinek na jego temat. Warto wspomnieć, że większość zamachów, o których opowiadałem, była realizowana pod patronatem Kanarisa, Assam. prowadził niebezpieczną politykę, gdyż z jednej strony nie chciał, aby Niemcy zostały zniszczone w trakcie wojny, z drugiej strony Chciał szybkiej śmierci Hitlera, starał się nawiązać bliski kontakt z Wielką Brytanią, Francją, Belgią czy też Holandią oraz ratował Żydów czy Polaków. Również podjął próby nawiązania kontaktu z polskim podziemiem w celu eliminacji Hitlera oczywiście. Samachy, o których wcześniej wspomniałem, m.in. ten na samolot, czy też wysadzenie arsenału, w którym znajdowała się wystawa, to właśnie plany Kanarisa. Wilhelm Canaris został zdekonspirowany i niestety skazany na karę śmierci. Z kolei sama egzekucja była niezwykle brutalna, gdyż Wilhelm Canaris został uduszony struną od fortepianu i nie został na niej powieszony, lecz uduszony właśnie przez członków Straży Hitlera. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Tak jak wcześniej wspomniałem. Odcinek na temat Wilhelma Canaris'a już dziś na kanale Światowa Historia. Ponadto zapraszam Was ogólnie na kanał Światowa Historia, gdzie staram się codziennie dodawać nowe odcinki oraz zapraszam Was na kanał Drama TV. Trzymajcie się, cześć!